sztylet, ale drugi sztylet. Ale unikniesz ciosu. Jesteśmy w klubie bokserskim Beskidy, który działa w ramach Fight Clubu Bielsko-Biała. Na specjalne treningowe seminarium zaproszony został tutaj Krzysztof Diablo Włodarczyk. I głowa patrzymy cały czas, nie tu głowa. Nie patrzymy na podłogę, bo na podłodze nic nie ma. Krzysztof Diablo Włodarczyk na zawodowym ringu stoczył 70 walk, 65 razy zwyciężył, w tym 44 razy przez knockout. Był mistrzem świata organizacji WBC oraz mistrzem świata organizacji IBF w kategorii junior ciężki. Ogromna jest satysfakcja przekazywania wiedzy, ale jeszcze większa, kiedy ta młodzież chłonie to, co pokazujemy. Też, można powiedzieć, dobrze prezentuje się, można powiedzieć, w swoim świetle. Widać, że dobrze trenuje, dobrze jakby przetwarza to, co powiedzieliśmy. To, co chcemy też uzyskać od tej młodzieży. Miło, fajnie, z taką satysfakcją ogromną. Bardzo fajny trening mi się wydaje, dużo nowych technik, dużo fajnych ciekawostek było. Znowu trening z Mistrzem Świata, więc sama przyjemność, tak? No tak, jest z policzkami, z makarami, to fajnie, na nogach rusza się więcej, temp dobry. Jest to, można powiedzieć, właśnie inny trening, pewne ćwiczenia na koordynację, na refleks, dodatkowe na pracę każdych mięśni. Jest to coś innego, co robimy na treningach i na pewno coś przydatnego. Bo nam chodzi o to, żeby ten boks propagował się od młodzieży. Na dzisiaj już mamy w Polsce 200 klubów. I jest tendencja wzrostowa, czyli jakiś tam efekt i nasza cegiełka w tym udziale jest. No, są różne metody treningowe, tak? Możemy zacząć i chodzić na palcach nogi przez cały trening i tylko to trenować, jak i przejść do elementów bokserskich, koordynacyjnych, psychologicznych, to już nie od nas zależy, to już zależy od nich, bo to oni muszą wejść do ringu, oni muszą wygrać z przeciwnikiem i oni muszą zejść zwycięsko z ringu. Jak chcecie też pójść do przodu, ja przez pierwsze 6 lat mojego treningu nie opuściłem sali treningowej, przez pierwsze 6 lat. Od 14 do 20 roku życia moją pracą i moim zajęciem to była tylko sala sportowa. Dzisiaj już trenuję 29. 29 lat jestem na sali treningowej. Jako klub Fight Club i BKB Beskidy będziemy organizować teraz cyklicznie takie seminaria z mistrzami. Także tutaj będzie tych wydarzeń trochę więcej w Bielsku się działo.